kochani, dzisiaj są moje urodzinki. Dostałam właśnie życzenia od mojej babci i muszę wam się podzielić nimi. Co mam robić? Trzymaj. Bo to wszystko się nagrywa. Kocham cię, babciu. Bartek, słyszałeś, jakie to było kochane? Ja? Nie, nie ty! Dziękuję, Sylwek, że powiedziałeś, że możesz to nagrać. Poczka. Widziałem, no już widziałem, kochani, jak odebrała film, to już wiedziałem, że może się przydać. Wszystko fajnie, poczycie głos w bajce? Nie! Jesteśmy pod sklepem, bo dzisiaj są urodziny Kani. Robimy jej fajną imprezkę, zresztą jak każdemu, i idziemy robić zakupy, tak. A. Kamień, papier, nożyce, chłopaki. Czemu? Nie wiem. Dobra. 3, 4. Wygrałem. Nie, tak. Mam wiatrak elektryczny. Patryk wygrał, dobra, idziemy. Dzisiejsza impreza jest w stylu astrologii, mistycyzmu i czego jeszcze? Czarodziejstwa. Szkoła magii i czarodziejstwa. Ja nie mogę się doczekać, aż wam pokażę, bo chłopaki mam taki przebrany. Ale za co idziesz? Jaki jest znak zodiaku? Mam raka. Dostaliśmy jedną wskazówkę, że musi być pącz. Bo Hania zna przepis na pącz, tak jak zna przepis na pącz. Nieważne czy klub, czy pącz, no bo zawsze trzymam pącz. Dobrze, ludzie mają pącz, widać to. Dobra, jesteśmy ratowani, przyjdzie Faustyna z Niką do nas. Cześć. Odłóż to. Nie, tato, mam jedną rzecz. Odłóż to, w domu mamy lepsze. Ej, dobra. To pasuje, kosmos. Dobra, bierzemy to. A co tu do środka w sobie? Mieszankę krakowską, którą idę zaraz wziąć. Oczywiście, proszę bardzo. Chyba co oni chcieli wziąć? Lamę i tygrysa. To jest lew, tak, bo oni są żabę jeszcze, więc co uważasz, że pasuje najbardziej do Hani? Ja. Uważam, że tylko żaba. No! Żaba. Dobra, ja znowu znikam, bo widzę, że wy tutaj nic nie robicie, a ja biorę rzeczy dla Hani, które pasują do jej imprezy, a nie gadam o żabach i tygrysach. Żaba pasuje akurat. Kto pyta? Jeśli dobijecie pod tym filmem 100 tysięcy lajków, Natalka będzie miała swoją własną imprezę. Tematyczną, także 100 tysięcy łapek w górę dla sexy menadżerki Natalki i lecimy. I zrobimy imprezę w temacie beach party i Natalka będzie musiała być w bikini. Tak! Widzowie, 100 tysięcy łapek w górę, inaczej nie da rady. Kupiłam Patrykowi outfit na dzisiaj, jestem mega zadowolona, więc chcę mu go pokazać. Patryk! To jest normalnie zodiakowa koszula, ma i jakieś tutaj ten tygesy i ma lwy na sobie. Widzowie, napiszcie w komentarzu, co jest nieodłącznym elementem robienia przeze mnie na każdej imprezie. Jak źle odpowiecie, to nie oglądaliście żadnych odcinków z przygotowywania imprez. Jeżeli napisałeś, że pompowanie balonów, to zostaw subika. Dobra, to tyle. Dzisiaj każdy jest jakiś dziwny, nie wiem co jest grane. Każdy ma dzisiaj jakiś... Prawda? Ale przyjemnie. Byłeś moim ideałem! Dokładnie! Dokładnie! Na ostatnią chwilę, słuchajcie, stwierdziłem, że trzeba to zrobić, bo jednak była taka trochę moja inwencja akurat, ten suchy lód. No, wiedźmy, czary potrzebują takiego magicznego anturażu, dlatego to jest idealne, wrzucimy do wody, szybko się schłodzą drinki. Oczywiście wszystko z zachowaniem bezpieczeństwa, ponieważ nie można tego wdychać i dotykać gołą skórą. Mam nadzieję, że dzisiaj po różnych eliksirach nikt o tym nie zapomni. Czas na oprowadzanie po pięknej imprezie Hani, zapraszam. Zaczynamy od przedsionka magicznego, proszę państwa. Pomyślcie sobie teraz życzenie. Tutaj mamy, proszę państwa, najważniejszy moment imprezy, poncz. Ale nikt nie umie robić ponczu tak dobrze jak Hania. Poncz nie jest zrobiony, czekamy aż Hania przyjdzie. Hania będzie mogła go zrobić sama. Myślałem, że to jest miska do żygania. Na magicznej półeczce muszą być też piękne kryształy Hani. To są w ogóle ostatnie urodziny domowników Gen Z. To jest niesamowite, to jest wyjątkowa impreza. Niech będzie taką. Abrakadabra. Chcę tylko zaznaczyć, jaki piękny znak zodiaku jest na tym torcie. Najlepszy, lew. Po
zrobienie, proszę państwa! Cisza! Silencio! Jego skarbie. To jest tak pięknie. No, wiadomo. Niech ktoś mówi coś za mnie, bo ja nie mogę. Wyszło wszystkie na raz. Dziękuję. Najlepszego, kochani. Pięknie wyglądasz. Dziękuję wam. Wyglądacie w ogóle bosko. 100 lat, Ania. A kim myślałaś, że jestem? Jakimś żukiem majowym. Muszę być była najszczęśliwsza i najlepszą wersję u siebie, żebyśmy się jak najdłużej przyjęli. Wszystkiego dobrego. Uwielbiam cię. O, jeszcze masz uszelki! Mam uszelki! Gorąco ci, prawda? Jest fajnie gorąco, ale jest super! Czy to jest Hagrid? To jest mój bój! Wszystkiego najlepszego! Wygląda. Ja jestem panną. Panna wagała na mnie. Masz kurs pionej dobrego, kocham ciebie bardzo. Wiecie jaka beka? Ogólnie mamy problem z internetem ostatnio, więc był dzisiaj u nas cały dzień pan od internetu i był taki fajny, że Bartek Kubicki zaprosił go na imprezę, więc w tym momencie przychodzi. Tak się właśnie zawiera nowe znajomości, moi drodzy. O, cześć. Maciek nam dzisiaj pomógł naprawić internet. Mateusz, przepraszam! To jest dla ciebie. Starałem się, żeby wyglądał jak kolory Jenzy. To jest wszystko, co mówię. Ale to jest kochane, czajcie! Daj mi go! Uwaga! Ty jesteś strzelcem prawdziwym. Tak, strzelc, strzelc, uwaga! Nie to, co ci podrabiańcy! Lubisz kamienie. Ja tą pasję szanuję. Lubię. Daję tutaj porządny kamień. O Jezus! Kamień do pizzy. Co? Ale wiesz, co to jest? Nie! Składasz to do pieca, to się rozgrzewa, a potem kładziesz tylko pizzę, w dwie minuty jest i to taka włoska mwa. Od teraz to jest twój ulubiony kamień. Na półkę se go połóż. Michu! On wszystko zrobi. Jesteś cudowny, dziękuję. Jak ci się kiedyś znudzi? Pizza? Kamienie. Aha. Podziękujesz mi. Od kamienia. Od kamienia. Wszystkiego najlepszego. Tylko to jest znak zodiaku. Tak, i teraz patrz. Witam wodnika. Jesteśmy Maciń, wszystkie naraz. Tak, i będziecie miały wszystkie razem. No. Belek, masz piękny zegar. Znaczy wagę. Ej, ale słodko, salat Hania, kochamy cię. You the best, go queen, best wishes. Jeszcze jest cudowne, XOXO. Co jest na każdej imprezie naszej? Pizze mrożone. Tak, co jeszcze? Poncz. Tak, jak wiesz, osoba, która jest najlepsza w robieniu ponczu, jest nasza wiedźma Hania. A tu na przykład jest pusto. No tu jest pusto. Teraz będzie pełno. Więc specjalnie na tą okazję zostawiliśmy ci tą robotę. Dziękuję pięknie, komu się nie chciało po prostu robić, prawda? Musisz być na przepis na poncz, tak jak na przepis na poncz. Zabieram się za to w takim takie razie. Co chciałabyś życzyć Hani? Chciałabym jej życzyć, żeby się nigdy nie zmieniała, bo jest wspaniałą osobą i powiedzieć, że jej bardzo kocham ją. Żeby Hania spełniała się i żeby była po prostu szczęśliwa z tego, co robi i tyle. Tak, żeby była dalej takim kochanym chrupeczkiem, tak, jaki jest teraz. Takim słodkim, malutkim. Daj robił serduszko. To dla ciebie, Hania. A ja, Haniu, chciałabym ci życzyć, żebyś nigdy się nie zmieniała, żebyś zawsze była taka słodka mała i żebyś zawsze puszczała takie śmierdzące bąki, bo to twój sekret, nikt o tym nie wie, ale teraz już wszyscy wiedzą. Ale ja wyszło na ja. Chciałbym Hani życzyć wszystkiego. Jestem tak szczęśliwa, że cię poznałam i nie musisz się zmieniać, bo osiągnęłaś tyle, ale zasłużyłaś jeszcze więcej. Ania, Ania, pamiętam jak pierwszy raz się zobaczyliśmy, nie polubiłem cię, ale wszystko, co powiedziało się przed ale, nie ma znaczenia. Bardzo cię lubię, jesteś super osobą, bardzo dobrze mi się z tobą mieszka, bardzo dobrze mi się z tobą nagrywa, życzę ci wszystkiego, co najlepsze. Rób dalej to, co robisz, bo jesteś na świetnej drodze. Wielbiam cię całym sercem i nie zmieniaj się. Znamy się krótko, nie mam dla ciebie prezentu i ogólnie nie jestem wyszukowany, ale wszystkiego najlepszego, to jest jedyne, co ci mogę teraz powiedzieć. Szczęścia, kasy i przede wszystkim zdrowia, to jest najważniejsze zawsze. Dużo uśmiechu, dużo pozytywnej energii, niekoniecznie z kamieni i żeby poleciała w kosmos. Co chciałbyś życzyć Hani?
wszystkiego. Chciałabym życzyć samych super kamieni, które przyniosą jej wszystko, czego w życiu sobie tylko zapragnie, żeby się nie zmieniała i była cały czas taką samą zodiakarą, jaką jest. Ja bym, Hani, chciała dużo zdrówka, pieniędzy, samych sukcesów w życiu, dużo współprac i żeby dalej była taka uśmiechnięta i piękna na co dzień. Życzę jej, żeby zawsze miała gładkie kamienie. Życzę jej wszystkiego najlepszego, żeby była szczęśliwa, żeby miała pełno miłości. Tutaj się składa życzenia. Ja już życzyłem prywatnie. Hania, dużo zdrówka, bo zdrówko jest najważniejsze. Mniej wierzenia w znaki zodiaku. Dużo dili. O, ja teraz. No to jej życzę, żeby przede wszystkim była szczęśliwa, bo jak będzie szczęśliwa, i będzie jej zdrowie, i będzie to, co sobie zażyczy, przyjdzie, także wszystkiego dobrego. Z tymi bąkami to żartowałam, Haniu, tak naprawdę to chciałabym ci życzyć, żebyś nigdy się nie zmieniała, żebyś dalej była takim moim słoneczkiem w tym domu, zawsze poprawiasz mi humor i jesteś naprawdę bardzo, bardzo blisko mi osobą i cieszę się, że poznałam taką osobkę jak ty w moim życiu, bo naprawdę sprawy, że każdy dzień jest piękniejszy, i słodszy, i kochańszy, i piękny taki jak ty. Życzę wszystkiego najlepszego i jako jedyna osoba posiadająca świecącą pałę na tej imprezie. Nie wiem w sumie. Teraz najważniejsze składniki. Zioła. Pyszny poncz, pijcie go wciąż. Jakie są magiczne właściwości? Takie, że dzisiejszego wieczoru będziesz miał niesamowicie dobry humor. Będziesz w takim nastroju idealnym do tańczenia, śpiewania, dobrej zabawy. A jutro rano będziesz czuł się jeszcze lepiej. Na 100%. Pierwszy raz nie jestem podczas ogarniania imprezy. No i słuchajcie, brakuje paru rzeczy. Nie, żartuję, oczywiście jestem super wdzięczna za tą imprezkę. Patrzcie, jak tu jest w ogóle przepięknie! Zdrówko, widzowie! Ej, wiecie, co jest najlepsze w tym, że mam urodziny? To, że nie muszę sprzątać! Połączanie dodaje mi siły. Zwróciłaś uwagę na to? Ej, bo to są chipsy duszki. Nie tylko, że są moje ulubione, to jeszcze są duszkami. I love it! Austi, to musi z tym uważać, bo ten sprzęt kosztuje 3,5 tysiąca! Nie spodziewałam się takiej muzyki na moich urodzinach, and I love it! Serio! Jest za 3,5 tysiąca złotych nie może się zmarnować na tej imprezie, także zapraszam na limbo wszystkich tych, którzy mają ochotę do wygrania stówka. Ja jestem bezkręgowcem! Na imprezie masz wyglądać jak gwiazda. Ja, mamo, nie zdradzaj mi, że tematyka to Hollywood. 3 dni albo 4 dni przed imprezą Hania schodzi na dół po tym, jak wstała i mówi tak, śniła mi się impreza urodzinowa, że... Wróżkowa będzie. Wróżkowa, że będę wróżką. Co? Ale to nie chodziło o wróżkę typu czarownicę, tylko czarodziejkę. Aha. Wszystko w roślinach i miałam takie w tym śnie, jak oni to odwalili w ogóle? Ale no powiedz, ta jest lepsza. Ta jest lepsza. Dużo lepsza, oczywiście, że dużo lepsza. To chyba muszę ten czepek ściągnąć niedługo, bo tak mi gorąco, on ci nie mogę. Wybarwił czemu? Serio? A czepek pochodował włosy. Mam darmowe farbowanie włosów. Ale proszę, dajcie sobie słodkiego buziaka i idziemy świętować. I prezować. Tak mało wiem. A teraz idziemy świętować. Nikt już dzisiaj nie pomoże. Jeden muci, drugi orze. Gołębiarze, gołębiarze. To są najlepsze urodziny, jakie w życiu miałam. Zdrówko! To jest pierwszy pociąg urodzinowy! Mają. Stój dobry Bóg, wskażę ci drogę. No, 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 no. Jak anioła głos usłyszałem.
cały właśnie jedna z Helu w sumie, jedna z końca świata, żeby tutaj być, doceniam. Ej, bo ja nie wiem, a chciałem się dowiedzieć. Co? A gdzie raki zimują? W szuwarach jeziora. To zawsze Hania kroiła torty na czyichś urodzinach, teraz kolejna mnie. Pierwszy kawałeczek, to dla widzów. Ej, chyba nie mam czym go zjeść. Wiesz co? Jakby nie za słodki? Mokry? Dobry. Wow. Nawet wezmę sobie kawałek z byczkiem. Pomogosław, panie, pomogosław, Hanie! Dotknij tego kamienia, masz tasiemca. Ej, Fausti, dotknij tego tasiemca, dotknij tego kamienia, żeby przejąć jego energię. Masz tasiemca! Ale wiesz co, ja nie chcę. Okej, dotknij jeszcze raz. Teraz masz dwa! Kinia! Ciekawe bez brody! Kinia, chcę ci przekazać energię tego kamienia, dotknij go. Nie, to nie jest. Masz tasiemca. Jak się cieszy. Cieszcie się, że nie owsiki, okej? Okay? Owsiki są bardziej wkurzające. Zabieramy jej ty. Ej, no co ty? Absolutnie, one są zaczarowane przez panie. Jak zabierzesz to, to padnie ci straczka. Wolę ta szelfa. Dziękuję, kamienie, że jesteście ze mną. Jestem wam bardzo wdzięczna. Gdyby nie wy, to by mnie tu nie było. Żartuję, kurde, oczywiście, żebym tu była, lol. Mogę was spalić w tym momencie, ale są fajne, ładnie wyglądają na pędze. Musisz podnieść rękę, Kuba, widzu, a ty łapkę w górę. Ale strój nie wyszedł. No nie! Ej, a jakim byłbyś kamieniem? Najzwyklejszym. Mordo, on jest rakiem. Kart do osiągania zdrowia, mądrości życiowej i doskonałości duchowej. Jakie fajne! Kamienie na każdy! I love it! Jest cudowne! Całowe przesłanie aniołów karty. Nie uwierzycie, ale dzisiaj na odcinku z wychodów mówię ogólnie wbijałbym sobie kartę anioła, a aniołów, ale podobno trzeba dostać od kogoś. O, więc? A ja sobie kupiłam dzisiaj. Nie, to nie można. Dzisiaj się wymienić. O, dobra. Okej, możemy się wymienić. Aj, dobra, wymienimy się. Dziękuję!
zapraszam do tańca wszystkie panie. Ja jestem trochę drewniany, więc tak po prostu się pogibamy, dobra? Dobra, wolnego teraz tańczymy. No, yo, to jest moja pierwsza nuta, a mam już fita z Freezem. Freeze, powiedz o, to jest właśnie Freeze, to był właśnie jego fit, ziom, może tylko jedno słowo, ale wcale nie trzeba dużo, żeby zrobić fita. Nie, nie, powiedział nie, mamy dwa słowa, niezła z nas jest ekipa. I to jest właśnie pierwsza piosenka, Michał Zemna. Miku nabija, a ja na kontrabasie. Jest tak ciężko, jest tak gorąco, że chyba muszę zdjąć mój przepiękny outfit. Zgadza się, żebym zdjął mój outfit. Koniecznie! O, teraz już jestem rakiem na pewno! Hania, kocham cię najbardziej na całym świecie! Ej. Jako, że jest godzina 2:30, robię mały vibe check tego, co się dzieje tutaj, jak się czujemy. I powiedzcie w dwóch słowach, jak się bawicie, jak się czujecie. Bardzo. 10/10. Nie miałeś dokończyć. Bardzo. Fajnie. Lubię takie opasłe wypowiedzi. Ej, Hania, powiedz tak szczerze, jak się czujesz. Hanna Pucholska. Fakty. Hanna Pucholska. No tak. Nieważne czy kryp, czy dom, no bo zawsze trzymam piąt. Dobrzy ludzie przy nas są. Grać to inna lina loka. Robię to nie na pokaz. Jak masz klatkę koktajl, to tam ściany popierać przestań. Naładuj się jak Tesla i popatrz to. Bo godzina jeszcze wczesna. Nasza plaza u nas, a czasu na sen. Słuchajcie, Fausti właśnie jedzie do Warszawy, jest godzina 4:40. Buziaczki, jak ci się impreza podoba? Super. Dzisiaj ty kończysz odcinek. Nigdy nie był w basenie! Dobra, mówisz masz. Ma być zakończenie w basenie? Okej! Okay. Let's fucking go! Jest 5:30, pierwszy raz w historii Gen Z nie kończy Patryk imprezki. I wiecie, kto został do końca? My! My! Napiszcie, co najbardziej wam się podoba na tej imprezce. Do zobaczenia w następnym odcinku o 17:00 jutro albo troszeczkę po.